Na przykład chciałeś zmienić kolor rumiankowych płatków. Zmieniłam je, myśląc rumianek poddał się woli człowieka. Teraz patrz uważnie, czy ulepszyłeś pomysł? Czy twoje dzieło jest teraz doskonalsze od tego, które było? Według mnie teraz jest weselej, bardziej pstrokato. Ale dlaczego mówisz bez zachwytu o swoim dziele? Nie wiem. Może czegoś jeszcze brakuje? Jeszcze jakichś kolorów? Na razie nie wiem. Oba kolory przeciwstawiły się sobie nawzajem. Subtelne kolory zginęły pod pstrokacizną. Spokojnych, delikatnych uczuć nie wywołasz krzykliwymi barwami. Dobrze już. Spróbuj to cofnąć. Nie ja, ale rumianek sam przywróci poprzednie barwy. Czerwony kolor zniknie. Przecież my jej żywej nie zabiliśmy. Przyroda sama harmonię przywróci. Więc cóż, Anastazjo, według ciebie wszyscy mężczyźni to bezmyślni wandale, a kobiety to twórcy? Wszyscy. Mężczyźni i kobiety są jednością. Dwa początki zlewają się w jedno. W swojej twórczości są nierozłączni. Dla obydwojga istnieje ziemski byt. Jak to? To niejasne. Oto na przykład ja jestem tylko mężczyzną. A z czego się składasz, Władimirze? Ciało kobiety i ciało mężczyzny scaliły się w jedno. W tobie się złączyły. A duchy dwojga w jednego zlały się ducha. To dlaczego wobec tego twierdzą, piszą traktaty, kim kobieta, a kim mężczyzna i kto z nich jest silniejszy, kto ważniejszy? Pomyśl sam. Kto chce i w jakim celu twoje uświadomienie, twoją świadomość, którą Stwórca dał wszystkim od zarania dziejów, na inny zamienić, na dogmat. A jeśli komuś Stwórca dał więcej i on, nauczyciel, chce podzielić się swoją mądrością ze wszystkimi, każda sadzonka na ziemi, nasionka brzozy, cedru i kwiatka otrzymały od Stwórca wyczerpującą informację. Więc jak mogła ci przyjść do głowy taka myśl, że największemu swojemu dziełu Stwórca mógł czegoś nie dodać?
Czy może być coś bardziej obraźliwego dla ojca od takiego zarzutu? No cóż, ty nikomu niczego nie zarzucasz. Ja po prostu tak sobie rozmyślam. Kim jesteś, Anastazjo? Zanim zadałem to pytanie Anastazji, dokładnie się jej przyjrzałem. Oto siedzi przede mną młoda, ładna kobieta. Z pozoru niczym nie różniąca się od ludzi z naszej cywilizacji. Jedynie odczuwalną zewnętrznie jakąś lekkością w całym ciele. Lekkością w postawie, w gestach. A tym bardziej, gdy wstaje i idzie. Wszystko to robi z jakąś niezwykłą lekkością. Smutny, ciężki chód starszego człowieka znacząco różni się od ruchów młodego, energicznego i przepełnionego radością życia. Taka sama jest różnica w ruchach i chodzie Anastazji, nawet w porównaniu z naszym młodym sportowcem. Wydaje się, że jest lekka jak puszek, a jednocześnie silna. Z łatwością niosła 15 kilometrów mój ciężki plecak, jednocześnie pomagając mi iść. Podczas krótkich odpoczynków nie leżała. Nie siadała, całkiem wyczerpana, lecz ruszała się. To odbiegła zbierać zioła, to masowała moją nogę, a wszystko to z lekkością, wesołością, uśmiechem. Skąd w niej tyle radości życia? Zwróćcie kiedyś uwagę na strumień idących ulicą przechodniów, na ich twarze. Ja to zrobiłem. Prawie wszyscy są skupieni, udręczeni lub pochmurni. Zwłaszcza pojedynczy człowiek. Niby nie niesie niczego ciężkiego i ubrany jest doskonale. Widać, że nie głoduje, bo pali drogie papierosy, a na twarzy odciśnięte napięcie, ciężkie myśli i tak u wielu, u większości. A ona cały czas się cieszy. Ze słońca, z traw, z deszczu i chmury. Jakby troskliwe dziecko emanuje wciąż szczęściem. I nawet wówczas, gdy o poważnych sprawach się z nią rozmawia, nie bywa smutna. I teraz, nie, właśnie teraz jej wygląd nie jest zbyt charakterystyczny. Anastazja siedziała z odrobinę pochyloną głową i spuszczonymi powiekami, jakby się zawstydziła albo była lekko zmartwiona, bo poczuła, o co chcę ją zapytać. Ale i tak zapytałem. Jeśli przejrzysz wszystkie listy, Anastazjo, to przekonasz się, jak różnie cię nazywają, nawet kosmitką. W swojej książce znana pisarka, psycholog, Ławrowa, nazwała cię biologiem pozaziemskiej cywilizacji. Zwykli czytelnicy nazywają cię boginią. Co prawda dziwnie się przy tym zachowują, bo piszą, jakby pisali do bliskiego przyjaciela. Jesteś pewnie pierwszą, którą nazwali boginią.
ale nie oddają ci czci, tylko rozmawiają jak z bliskim przyjacielem. Uczeni, duchowni, nauczyciele w większości nazywają cię wyższą istotą, samoistną substancją. Spotykam się z tobą. Napisałem książkę o naszych spotkaniach, a nie mogę zrozumieć, kim faktycznie jesteś. Czy ty sama możesz mi dokładnie i zrozumiale wyjaśnić, kim jesteś? Władimirze, a kogo we mnie widzisz? Zapytała, nie podnosząc oczu Anastazja. I dlaczego takie to dla ciebie ważne, co inni mówią? O to właśnie chodzi, że sam nie wiem, co widzę, mówiąc szczerze. Władimirze, mówię szczerze i uczciwie. Postaram się zrozumieć wszystko. No dobrze, powiem wszystko. Gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy, Anastazjo, robiłaś wrażenie prostej kobiety. Po raz pierwszy szliśmy przez las i siedliśmy odpocząć i rozebrałaś się do sukienki. Zdjęłaś chustkę. Zobaczyłem ładną, pociągającą. No wiesz, my takie nazywamy sexy albo z seksapilem. Chciałem wtedy z tobą, no sama wiesz, na co miałem ochotę, pamiętasz? Pamiętam. Ale teraz może z powodu tych wszystkich niezwykłości na coś takiego już nie mam ochoty, nawet gdy cię widzę nagą. Zacząłeś się mnie bać? Tak? Nie, żeby się bać, to nie, ale coś jest niepojętego. Oto narodził się syn, a ty stałaś się jeszcze bardziej daleka i nawet gdy jesteś obok, tak jak teraz, wszystko jedno. Nie wydajesz się bliska, ale daleka. Takie mam odczucie. Cały czas chodzi mi po to po głowie, że jesteś jakąś istotą. Niech będę istotą. Lecz ty przecież też jesteś istotą. Nie. Ja nie jestem. Nikt mnie tak nie nazywa w listach i niech ganią mnie teraz czytelnicy, ale przez to nikt nie ma wątpliwości. Jestem człowiekiem. Proszę cię, Władimirze, zrozum. Jestem kobietą i też jestem człowiekiem. Mówisz, że też jesteś człowiekiem, a nie chcesz zrobić podstawowej rzeczy. Nie chcesz żyć tak, jak żyją wszyscy ludzie, cały świat. Wszyscy chcą mieć mieszkanie, meble, samochód. Ty nie chcesz. Zaczęły pojawiać się pieniądze za książkę. Wkrótce będzie ich więcej. Kupię mieszkanie, meble, samochód. Zwiedzimy razem święte miejsca, weźmiemy ze sobą syna. Nasza cywilizacja odbudowuje teraz świątynie, zakony. I w innych krajach jest wiele świętych miejsc, historycznych zabytków. A ty niczego tu nie masz, żadnych świątyń. Czego tak się trzymasz? Nie masz nic do stracenia. Władimirze,
Tutaj jest moja przestrzeń. Dzieło Stwórcy w niezmienionej, pierwotnej postaci. Moja pramateńka i mateńka moja, moi ojcowie swoją miłością wypełnili każdą trawkę. Każdy okazały cedr. Ich ciepło rąk i spojrzenie pamięta. I wszystkich roślin nasiona wiosną wypuszczają kiełki. W każdym ziarenku, które z ziemią na wiosnę się spotka, jest cała informacja wszechświata. Też informacja o tym, że zobaczą błogosławione światło. Gdy ziarenko wykiełkuje, jemu nawet słońce stara się dopomóc i do człowieka wyciąga się ono, do większego jeszcze nic niż od słońca płynącego, zbawiennego, dobroczynnego światła. Tak wszystko stworzył Stwórca. Wymyślił, żeby człowiek dalej mógł tworzyć razem z nim. Moi rodzice dzieła Stwórcy przechowali. Przestrzeń miłości jest tutaj. Rodzice mnie nią obdarzyli. Cóż może być świętszego od dzieł Stwórcy, rodziców żywej miłości, wypełniających sobą przestrzeń? Tak każdy powinien zrobić człowiek, rodzic. Swemu urodzonemu dziecku miłości przestrzeń podarować. Przepiękną jak łono matki. Bo tylko w nim zdoła być szczęśliwe ich przyszłe dziecko. Ich przyszłość. Święte miejsce i miłości przestrzeń naszemu synowi ja darowuję. Darowujesz od siebie. A gdzie moja przestrzeń miłości? Co ja mogę synowi podarować? Naruszona jest tu wielu więź tradycji, jednak nić nie jest przerwana. Ona ze Stwórcą wiąże od razu wszystkich i każdego oddzielnie. I trzeba tylko zrozumieć, poczuć koniecznie musi każdy. Wtedy i światło, i siłę można zyskać. Władimirze, poszerz przestrzeń miłości w tym mieście, gdzie obecnie mieszkasz. Przestrzeń miłości stwórz dla naszego syna, dla wszystkich dzieci ziemi. W przestrzeń miłości przemień całą ziemię. Nie rozumiem. Czego ty ode mnie chcesz? Żebym zmienił całą ziemię? Tak. Tego chcę. I żeby wszyscy się wzajemnie kochali i nie było wojen, przestępczości i powietrze było czyste i woda. Niech tak będzie na całej ziemi. I tylko wówczas będzie się uważać, że jestem prawdziwym ojcem, który dał coś synowi? Tylko wówczas ojcem się staniesz, przez syna swego szanowanym. A cóż to? Inaczej nie będzie mnie szanował?
A za co, Władimirze? Za jakie czyny swoje szacunek syna chcesz otrzymać? A za to, za co ojców wszystkie dzieci na świecie szanują. Ojcowie dają im życie. Jakie życie? Gdy dziecko na świat przychodzi, gdzie, w czym ono swoją radość odnajduje? I czemu na świecie przez ojców darowanym nieszczęść tyle? W nieszczęściach tych zmuszony jest żyć narodzony i tutaj on uważa siebie nie na miejscu. Żyjemy tak i szacunkiem chcemy być obdarzani. I dziwimy się, gdy go nie otrzymamy. Uwierz, Władimirze, niewielu ojców jest szanowanych przez dzieci prawdziwie. Oto dlaczego, gdy trochę podrosną, porzucają rodziców, zapominają, a tym samym intuicyjnie obwiniają swoich rodziców i jednocześnie powtarzają ich błędy. Władimirze, jeśli chcesz na szacunek syna zasłużyć, będziesz musiał szczęśliwym świat uczynić. Ach tak, teraz rozumiem. Aż podskoczyłem. Jedna bezsilność i złość w głowie kłębią się myśli. Teraz zrozumiałem i myślę, że dla wszystkich stało się to jasno. Anastazja, ta fanatyczna pustelniczka. Od razu to przypuszczałem. Jeszcze podczas pierwszego spotkania. Może i z niezwykłymi zdolnościami, nie wiadomo skąd. I możliwe, że właśnie one, te zdolności i promień nie dają porównać swoich i jej możliwości. Pamiętacie? Ona powiedziała, przeniosę wszystkich ludzi przez odcinek czasu ciemnych sił. Widać, sama zrozumiała, że to nie na jej siły. Teraz próbuje wciągnąć w te swoje bezpłodne marzenia mnie i czytelników. Zrozumiałem. Na równi z fanatyzmem i nienormalnością obecna jest w niej niesamowita przebiegłość i przy jej pomocy ona wszystko robi dla swojego marzenia. Urodziła dziecko, dobiła swego, bo napisałem książkę. Ale teraz powiedziała, żeby na syna szacunek zasłużyć, świat zmień. W przestrzeń miłości cały świat przemieni. Synowi go podaruj i wszystkim dzieciom. Ona to zaplanowała i konsekwentnie wciąga wszystkich w swoje marzenie i wciąż podnosi mi poprzeczkę. Najpierw napisz książkę. Teraz przestrzeń miłości zrób na całym świecie. Co będzie następne? I mało znamy fanatyków próbujących zmienić świat. Gdzie są oni teraz? Rozpłynęli się jak mgła. I oto następna taka przede mną ze spuszczoną głową. I też się tam pcha. Świat zmieniać. Wiedziałem, że z nienormalnymi fanatykami nie ma sensu się sprzeczać, że należy się uspokoić, odejść. Ale nie mogłem się powstrzymać i ja jej, siedzącej tak wciąż ze spuszczonym wzrokiem, wygarnąłem wszystko. Zrozumiałem. Zrozumiałem, kim jesteś ty. Mieszanka istoty i człowieka. Jesteś przebiegła, niezwykle przebiegła,
ale misternie uplotłaś tę intrygę. Zmusiłaś książkę napisać, a na przynętę urodziłaś syna. Próbowałaś pod swoją nieludzką logiką ukryć swój fanatyzm, ale się potknęłaś. Naprawdę się potknęłaś. Gdy napisałem książkę, miałem kontakt z wieloma osobami i wiele zrozumiałem. Dawali mi do czytania dużo różnych książek o duchowości. Nie wiem, co ci o nich wiadomo, ale mogę powiedzieć jedno. Jeszcze 1000 lat temu, i to niejedno tysiąclecie wstecz, pojawiali się na świecie wielcy mędrcy, święci. Ich różne duchowe nurty przetrwały po nich do dziś. Rozmaitych duchowych ugrupowań jest na Ziemi ponad 2000. Słyszałem w programie telewizyjnym, jak o tym mówili. Wszyscy głoszą dobro, mówią, jak żyć, uczą wszystkich. A każdy przywódca twierdzi, że tylko on głosi prawdę. Dokoła pełno jest świątyń. A jaki pożytek z tych, z ich tysiącletniego gadania, z ich nauczania? Zrozumiałem jedno. Mijają tysiąclecia, a wojna trwa. Wojna nauk między sobą. Liczone są punkty. Kto wygrywa? Kto ma rację? Ale nie na długo. Mija czas i nowa wojna. Nowe nauki zwyciężają. Lecz na tych, co padli w boju, nikt nie zwraca uwagi. Chcesz? To powiem prosto z mostu. Czy wiesz, kim jesteś i do czego wzywasz mnie i wszystkich czytelników? Anastazja wstała, popatrzyła mi spokojnie w oczy i powiedziała: nie kontynuuj, proszę, Władimirze. Uwierz, wiem, co możesz mi powiedzieć. Mogę to powiedzieć sama. Będzie krócej i bez wyzwisk. Sama? No to próbuj. Niech będzie bez wyzwisk. No, więc co chciałem ci powiedzieć? Chciałeś powiedzieć, że na ziemi mnóstwo jest proroków i nauczycieli. Nauk jest wiele i trudno ci się w nich rozeznać. Jednak powiem i będziesz mógł zrozumieć, jeśli zechcesz. Za kryterium oceny wszystkich działań niech posłuży woda. Ona z każdym dniem staje się brudniejsza. Powietrzem też ciężko oddychać. Jakiekolwiek świątynie by wznosili liczni światowi rządzący, to i tak potomkowie będą wspominać to tylko, że brud po nich im wszystko przyszło przejąć. I życie coraz niebezpieczniejsze, a żyć trzeba. Uznałeś, Władimirze, że jestem jedną z tych, którzy próbują uczyć wszystkich, jak żyć. Jedną z tych, którzy zakładają kolejną religię, chcąc siebie na jej czele postawić. Zapewniam cię, tej pychy, która
pomału strawiła wszystkich oświeconych. Do siebie nie dopuszcza. Jestem w stanie wygrywać i wygram. Powstrzymam czadzący, śmierdzący dym z zakładów przemysłowych. Zrozumieją górnicy i przestaną rwać trzewia ziemi. Ludzie, błagam was, jak najszybciej zmieniajcie swoje profesje, te wszystkie, które przynoszą szkodę ziemi, największemu dziełu Stwórcy. Ludzie, błagam was, jak najszybciej zrozumcie, że nikt nie może na ziemi być szczęśliwy, jeśli nadal będzie ziemi szkodził. Niewiele jeszcze czasu minie i zacznie się wśród ludzkiego cierpienia na całej ziemi agonia. Ono spłonie we własnym ogniu. To ludzka świadomość przeniesie ludzi przez odcinek czasu ciemnych sił. Władimirze, spójrz wokoło. O czym zamarzyłam, już się urzeczywistnia. Marzenie moje. Wszechświat podchwycił i wszystkich ludzi nim obdarza. Całe człowieczeństwo podąża tuż nad przepaścią, ale tylko wątpiący w przepaść runie. Zobaczą w końcu ludzie, kim są dzieci. Poznają życie w raju. Wydarzenia w tym kraju nie są przypadkowe, Władimirze. Zwróć uwagę na wydarzenia. Ja odmieniam przeznaczone ziemi piekło. Ale kim jesteś? Za kogo się uważasz? Ach, czy ty wciąż nic nie rozumiesz? Te postulaty wszczepiły ci niewiarę we własną duszę. Jestem wiedźmą? Marzenia i pragnienia moje bezowocne, tak sądzisz? Ale dręczą cię wątpliwości i wierzysz. I sam sobie nie wierzysz i w tym jest moja wina. Bo jak niezdolna wciąż plączę i niezrozumiale mówię. I ludzie wszyscy, którzy to czytacie, wybaczcie. Nie znajduję odpowiedniego rytmu, by tekst ten zrozumiały był dla wszystkich bez wyjątku. Wybacz, Władimirze, że zawiodłam ciebie, bo nie wszystko, co piszesz, ludzie zrozumieją. I to z ciebie się śmieją. Jak mam odkupić swoją winę? Wymyśliłam. Jeśli chcesz, dla ciebie zagram całkowitą fanatyczkę. Czyli będę sobą. Rozum to. Jak chcesz, lecz wierz mi. Szczerze dobra chcę dla wszystkich ludzi. O tym właśnie pamiętaj. Rozchmurz się, proszę. Uśmiechnij, patrz. Wszystko dookoła takie piękne. Nie dręcz się, niech zostaną odsłonięte tajemnice. Jeśli będzie ci z tym lżej, by uznać mnie za naiwną wiedźmę, to przyjmij, że jestem taka, jak sam uznasz. O, tak jest lepiej. Teraz mam jasność. To znaczy, że to jest gra. Czy twoja dusza przyjmuje moją grę? W grze powinna być radość. Rzecz jasna. Masz rację. We wszystkim lekkość być powinna. Jasność. Ja wesoła być powinnam. Do jeziora
tafli i brzegu przez chmury prześwitywały promyki słońca. Krople deszczu spadały na liście krzewów, na trawę, a na wodzie kręgi się przeplatały. Anastazja mówiąc i z podnieceniem i cicho do tej pory nie odrywając ode mnie wzroku, nagle wokoło się rozejrzała, w dłonie klasnęła i zaśmiała się. Śmiech dźwięczny, zaraźliwy, wabiący po gałęziach cedrów, po brzegu i po jeziora tafli się rozlał. W dziecięcym podnieceniu zaczęła kręcić się w kółko wśród rzadkich kropli deszczu i chichotała. Chichotała jak dziecko. Ale co każde 3 minuty przerywała swój ognisty taniec. Widziałem, jak na jej rozpromienionej twarzy, skąpanej w deszczu, a może we łzach, promienie słońca tańczyły i nagle wszystko wokół zamarło i dźwięczne, zdecydowanie śmiałe frazy Anastazji wypełniły przestrzeń, unosząc się wzwyż. Powietrze nad tajgą stało się bardziej niebieskie i zamilkły ptaki, jak gdyby wszystkie one się przysłuchiwały, jak słowa jej ulatują w przestworza. Ej, wy, prorocy! Od tysiącleci głoszący przemijalność, nieuchronny koniec ziemskiego bytu, straszący ludzi piekłem, sądem ostatecznym, ujarzmijcie rozmach swój, bo to wy winniście temu, że człowiek z trudem niebo rozumie. Hejże, Nostradamusie, ty nie przepowiadałeś, ale stworzyłeś swoją myślą daty strasznych kataklizmów ziemi. To ty zmusiłeś wielu ludzi, by ci uwierzyli. I tym samym ich myśli wplotłeś dla urzeczywistnienia tego okropieństwa. Zawisła nad planetą twoja myśl, proroctwem i nieuchronnością strasząc ludzi, lecz teraz się nie ziści. Niech twoja myśl z moją się zmierzy. Oczywiście, że wiesz o wszystkim zawczasu i dlatego tak szybko bierzesz nogi za pas. Hej, wy, zwący siebie nauczycielami ludzkich dusz. Nauczyciele, próbujący wmówić człowiekowi, że jest słaby duchem, że nie wie nic i tylko wam, wybawcom, wszelka prawda jest dostępna i tylko ukorzeni się przed wami, udostępni Boży głos i całą prawdę wszechświata. Wstrzymajcie swoją nadgorliwość. Od dziś wszyscy niech wiedzą. Od Stwórcy każdemu dane jest wszystko od zarania. Tylko nie trzeba tego zasłaniać mrokiem postulatów, mrokiem wymysłów, dogadzając własnej pysze. Nie stójcie między Bogiem i ludźmi. Sam z każdym chce rozmawiać Ojciec. Ojciec nie zna pośredników. Prawda jest od zarania u każdego w duszy. Teraz, dzisiaj, a nie jutro. Niech szczęśliwy będzie każdy człowiek.
Stwórca wypełniał szczęściem każde mgnienie i każdy wiek. W jego pomysłach nie ma miejsca na męki ukochanego dziecięcia. Ona grała. I to z jakim natchnieniem, z jaką determinacją grała. Oczywiście, że gra, ale dlaczego nad nią, na niebie, nad tajgą świeci jakieś niezwykłe światło? Jak gdyby niebiosa zapisywać mogły wszystkie frazy, które w natchnieniu i z rozpaczą leśna pustelniczka z ziemi rzuca. Hej! Jasnowidze wszystkich wieków, mrok człowiekowi przypowiadający. Tym samym stworzyliście mrok i piekło. Oj, jakże starannie syciliście swoje ego, strasząc człowieka w imieniu Ojca. Chodźcie, oto ja, chodźcie wszyscy. Spalę promieniem w jednym momencie mrok wiekowych postulatów. Całe zło na ziemi. Zostaw swoje sprawy, leć do mnie, zmierz się ze mną, spróbuj. Lecz wy, wojowie wszelkich wiar, to wyście wszak wywoływali wojny. Nie marzcie teraz o wojnach. W imię swoich merkantylnych interesów diabelskim kłamstwem ludzi w wojnę nie wciągajcie. Sama stoję przed wami. Zwyciężajcie, żeby zwyciężyć. Musielibyście wszyscy na mnie iść. To będzie bój bez bitwy. Pomogą mi w tym duchowni wszystkich wiar. Moje bramatki, ojcowie moi, światło prawdy, praźródeł wlejcie w ludzi. Oddajcie wszystko, coście chronili dla mnie tak troskliwie. Rozdajcie wszystkim tym, którzy mogą przyjąć światło. Niechaj zło walczy dziś ze sobą samo i z moją cielesnością, ale nie z moją duszą. Bo całą duszę oddam ludziom i w ludziach duszą swą ja wytrwam. Wszystko, co złe, szykuj się, by odejść z ziemi i rzuć się na mnie. Jestem człowiekiem u źródła. Ja, Anastazja, silniejsza jestem od ciebie. Przestań. Po co sama nieczyste siły przywołujesz? Włączyłem się, myśląc, że nadal trwa zabawa. Władimirze, ty się ich nie bój. One są tchórzliwe. Przecież powiedziałeś, że jestem przebiegła, chytra. Niech będzie chytra. Bo przechytrzyłam ich. Oni śmiali się z ciebie, uważając mnie za wymysł, a ja w tym czasie stworzyłam. A siłę, którą przyniosły moje pramatki, moi ojcowie z praśródeł, rozdałam wielu ludziom. Nogą tupnęła i zaśmiała się dźwięcznie i znów zawirowała niczym baletnica. I ja, wciągnięty do tej gry, zacząłem podtrzymywać ją na duchu. Dawaj, Anastazjo, pal. Niech zło ziemi całe rzuci się do ciebie i spali je. Tylko ostrożnie, żeby samej nie zginąć. Żebym zginęła, Władimirze. Musieliby porzucić wiele ziemskich spraw, mnóstwo dusz przy tym oswobadzając ze swoich okowów. Lecz jeśli zginę,
To wszystko jedno. Już dzieje się to, o czym już zamarzyłam. Niebiański harf, struny dźwięczą szczęśliwą melodią, a dusze człowiecze słyszą to, one ją rozumieją. Graj, niebiańska harfo wszechświata, graj szczęśliwą melodię dla nich, dla wszystkich ludzi ziemi. Niech wszyscy poznają melodię duszy. Patrz, Władimirze, ludzkie dusze promyki swoje kierują ku zmęczonej od trudów ziemi. Z tymi słowami podbiegła do reklamówki z listami czytelników. Uklękła i położyła dłonie na paczuszce. Ciesząc się niczym dziecko, mówiła w zachwycie. Gdy u starszego człowieka, żołnierza, który był w boju podczas czytania książki, pojawiły się nagle łzy. Gdy u młodej mamy pojawiło się inne podejście do narodzonego dziecka. I dziewczynka ma dopiero 12 lat, a wszystko zrozumiała i zacznie kochać życie. Gdy spójrz, młody kawaler i narkotyki powiedział, że nie będzie ich więcej brać i pojechał do swojej matki. Ludzie z więzień ślą listy. Czy widzisz, czujesz, jak ich dusze śpiewają i w sile wzrastają? To są te znaki, które znalazłam i kombinacje dźwięków wszechświata. Ich brzmienia rozumieją dusze. Teraz one grają także w nich. Oni je rozumieją. Na razie to nie wszyscy, ale będzie wielu takich. Patrz, patrz, jak ludzie przedstawiają swoje rozumienie w wierszach. Tak szczerze się cieszyłam, tak się cieszę. Mówiąc to, mówiąc o tym wszystkim, co jest w listach, tak bardzo się cieszyła. Patrzyłem się na tę scenę i myślałem, no cóż, niech się cieszy. Niech bawi się w swoją grę i wierzy w spełnienie swoich marzeń. A ja napiszę wszystkim, że ona gra. Sama wymyśla wszystko i cieszy się swoimi pomysłami. Chciałem już się uspokoić i nagle w świadomości znowu wszystko mi się pomieszało. Uznałem, że to wszystko jest jej wymysł i fantazja, a tu, wyobraźcie sobie, można od tego postradać zmysły. Wyobraźcie sobie, że ona mówiła o listach wszystko to, co faktycznie było w nich napisane. I nawet w tych listach, których nie przywiozłem do tajgi, ale jak? Przecież ich nie czytała. Stałem jak zamurowany. Patrzyłem i słuchałem, jak deklamuje wiersze, które były w kopertach. To ucieszyła się z czegoś nagle. To zatroskana milczała, jakby wszystkie listy w jednej chwili przeczytała. O listach powiedziała absolutną prawdę. Dokładnie tak. Dokładnie. Stop. To znaczy, że i do tej pory wszystko dokładnie opowiedziała, więc to nie była gra. Marzyła? Oczywiście, że marzyła, ale
o książce, o wierszach, które teraz leżą przed nią. Przecież też wcześniej pomarzyła. Tak więc spełniły się jej marzenia, spełniły. Oto leży przed nią książka materialna. Fantastycznie. Nie, nie, to nierealne. Czytelniku, czyżbyś także i ty trzymał w tej chwili w dłoniach zmaterializowaną pod postacią książki cząstkę zuchwałego marzenia pustelniczki? No i co teraz? Czyżby coś innego także mogło się wypełnić? Gdy ochłonąłem z osłupienia, zapytałem. Jak się dowiedziałaś? Jak? Co piszą w listach? Jakbyś je wszystkie przeczytała, nawet te, których nie przywiozłem. Anastazja odwróciła się, promieniejąc radością. To wszystko proste. Patrz, jak można słyszeć mowę duszy. Nagle umilkła. W milczeniu podeszła do mnie spokojnie i w zamyśleniu powiedziała. Odpowiedzieć na wszystkie pytania nie jest trudno, ale odpowiedź nie rozwiązuje problemu. Jedna odpowiedź rodzi nowe pytania. Dlatego też i obecnie gryzie ludzkość jabłko Adama, nie wiedząc, jak nasycić się nim nie sposób. A odpowiedź każdy sam w sobie może usłyszeć. Jak można dowiedzieć się, kiedy poprawna, a kiedy niezbyt poprawna przychodzi odpowiedź? Od najwyższej prawdy jedynie pycha zwodzi, Włodzimierze. Postaraj się mnie wysłuchać. Usiedliśmy na trawie obok paczki z listami. Jej oczy błyszczały, a na policzkach płonął rumieniec, gdy powiedziała: opowiem o stworzeniu. I wtedy każdy sam na swoje pytania będzie mógł odpowiedzieć. Odpowiedź otrzymać. Wysłuchaj mnie i napisz o stworzeniu, o wielkim dziele Stwórcy. Posłuchaj i duszą spróbuj zrozumieć. I zaczęła się natchniona opowieść Anastazji o stworzeniu. To długa opowieść i tu się nie zmieści. Ale jedno wam powiem, po niej zapragnąłem się pomodlić. Z całym szacunkiem dla was, czytelnicy, i do spotkania w następnej książce. Tych, którzy pragną dostać się do Anastazji, ojca Feodoryta, do szkoły doktora nauk Szczytynina, proszę o zastanowienie się. Czy godzi się odciągać tych ludzi od swoich spraw, wyłącznie dla zaspokojenia swojej pustej ciekawości? Anastazja ma rację, mówiąc, ten, kto potrafi zrozumieć, o czym mówię, da tego dowód swoimi czynami w swoim domu, ich dokonując.
Ojciec Fedoryt ostrzegał mnie, że będzie mi ciężko z powodu spotkań z mnóstwem ludzi. Spotkań nie mających sensu. Z poszukującymi ludźmi, którzy szukają nie wiadomo czego. Czegoś niejasnego dla duszy. Rzecz jasna, mogłem zmienić wszystkie nazwiska w książce. Zamaskować miejsce pobytu, ale nie mogłem jakoś tego zrobić. Zatem proszę najpierw pomyślcie, zanim będziecie niepokoić swoją pustą ciekawością tych, o których tu napisałem. Może lepiej napisać do nich list, jeśli macie im coś do powiedzenia. Jeśli wtedy was zaproszą, to przyjeżdżajcie. Koniec trzeciej księgi. Serdecznie dziękuję dzisiaj za twoją obecność. Dziękuję wszystkim, że jesteście. Dziękuję, że jesteś.